Jestem zwolennikiem teorii, że nasze monitory powinny dorastać razem z nami. Jeśli dopiero zaczynamy, to w zasadzie żadne obecnie dostępne zestawy odsłuchowe nie przeszkodzą nam w rozwijaniu naszego talentu. Dopiero potem, gdy potrzeby, umiejętności, ale też możliwości finansowe wzrosną, można zacząć myśleć o lepszej adaptacji akustycznej, a następnie o wyższej klasy, bardziej precyzyjnych i godnych zaufania monitorach. Ale jeśli ktoś ma na to inny pomysł, to też dobrze. Tak czy owak, najnowsze Kali Audio LPUNF są bardzo dobrym przykładem monitorów, od których nie tylko można zacząć, ale też wykorzystać je w bardziej zaawansowanych sytuacjach. Tomasz Wróblewski, zero dbpl Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów. To kompaktowe, dwudrożne monitory z czterocalowym muferem i, uwaga, jednocalowym driverem skonstruowane w układzie aktywny. Pasywny. Cała elektronika znajduje się w jednym monitorze, a drugi, w pełni pasywny, podłączamy do niego za pośrednictwem czterożyłowego kabla. A to oznacza, że LPUNF pracują w trybie BIAMP, gdzie każdy przetwornik ma własny wzmacniacz. Gdy dodam, że sygnał do tych monitorów można wprowadzić cyfrowo, prosto z komputera przez USB-C, to zacznie się robić ciekawie. Zapraszam. LP w nazwie monitorów to nawiązanie do wyjątkowo popularnej serii Kali Audio Lone Pine. Z kolei skrót UNF oznacza Ultra Near Field. Wynika z tego, że zestawy przeznaczone są do ustawienia w odległości nieprzekraczającej 0,8 metra od naszych uszu na wyciągnięcie ramion. W większości wypadków na biurku tuż obok ekranu komputera. Takie umiejscowienie głośników jest przyczyną problemów wynikających z odbicia fal dźwiękowych od blatu. Dźwięk dociera do nas z dwóch źródeł: oryginalnego, czyli samych głośników, oraz pozornego, czyli odbity od blatu i z opóźnieniem wynikającym z różnicy w odległości. Będzie to kilka-kilkanaście centymetrów, ale to wystarczy, by powodować komplikacje wynikające z interferencji. Rzecz jest trochę jak Getty. Wszyscy o niej mówią, ale nikt nie widział. Mamy tu dwie identyczne ścieżki z przebiegiem trójkątnym, żeby nie ranić swoich uszu prostokątem lub piłą, ani nie używać sinusa, który z uwagi na brak harmonicznych jest tutaj mało przydatny. Zakładamy, że monitor znajduje się w odległości 80 cm od naszej głowy, przetwornik wysokich tonów umieszczony jest 20 cm od biurka i że kąt odbicia równa się kątowi padania. Dźwięk odbity zgodnie z tym, co jakiś czas temu zauważył Pitagoras, pokona dystans o 9,4 cm większy niż bezpośredni. Zakładając znów, że prędkość rozchodzenia się dźwięku to 340 m na sekundę, owo 9,4 cm dla uproszczenia przyjmijmy 10 cm przełoży się na opóźnienie z grubsza 0,3 ms. Gdy teraz zaaplikujemy takie opóźnienie do jednej z dwóch identycznych ścieżek, to wyraźnie słychać zmianę w okolicach 1,5-2 kHz. Przeprowadzenie podobnych doświadczeń, np. Na, na szumie różowym, nie daje tak wyrazistych brzmieniowo rezultatów z uwagi na Zbyt dużą ilość informacji dźwiękowych. Znacznie lepiej dokonać tego na przebiegach matematycznych innych niż sinus. Obecność blatu między nami a monitorami nie pozostaje bez wpływu na to, co słyszymy. Częstotliwość oraz głębokość tego efektu będą ulegać zmianom wynikającym z wielu innych czynników, jak obecność ścian, miejsce i wysokość umieszczenia monitorów, nasza pozycja odsłuchowa itd. Ale firma Kali Audio uwzględniła większość tych elementów, plus filtrację półkową najniższych i najwyższych częstotliwości oraz aktywność funkcji automatycznego wyłączania. Konfigurację dokonujemy mikroprzełącznikami na tylnym panelu, a zmiany odnoszą się do obu monitorów jednocześnie. Kompaktowość lp -UNF została okupiona koniecznością zastosowania zewnętrznego zasilacza, ale niejako w ramach rekompensaty drugi monitor podłączamy tylko jednym kablem. Nie jest on przesadnie długi, bo ma tylko 1,6 m, ale za to gruby, sztywny, a jednocześnie solidne. Monitory mają praktycznie niespotykaną wśród tego typu produktów budowę wewnętrzną. Są całkowicie wykonane z tworzywa z wewnętrzną strukturą usztywniającą i służącą do mocowania elektroniki. Ta jest oparta na module wzmacniaczy w klasie D, mikroprocesorze STM32 oraz przetworniku analogowo-cyfrowym ze sterowaniem zewnętrznym. PCM1863. Obsługą wejścia USB zajmuje się CH340, a transferem Bluetooth, bo takowy także jest na pokładzie. Oddzielny moduł. Mamy 4-calowy woofer z magnesem ferytowym i wytłaczanym koszem. Neodymowy driver z materiałową kopułką i bardzo ciekawy, wkomponowany w obudowę port BAS-Reflex. Całości dopełnia dotykowe sterowanie głośnością, wyciszaniem. Zamianą kanałów domyślnie głośnik aktywny jest lewy i połączeniem Bluetooth, któremu towarzyszy optyczny wskaźnik. Port wejściowy USB jest nadrzędny wobec pozostałych. Gdy występuje na nim strumień audio, pozostałe wejścia analogowe i Bluetooth ulegają wyciszeniu. Wracają do użytku z chwilą zaniku strumienia USB. Port ten pracuje z 24-bitową rozdzielczością i próbkowaniem 48 kHz. Jest świetną alternatywą dla sytuacji, gdy nie mamy interfejsu audio i chcemy bezstratnie podłączyć monitory do komputera. Z kolei Bluetooth wprowadza opóźnienie rzędu 250 ms, ale nie wymaga żadnych kabli. Podsumujmy to, co wiemy do tej pory. LP-UNF powinny pracować w odległości nie większej niż 80 cm od naszej głowy, a my mamy szereg narzędzi umożliwiających dopasowanie sposobu ich przetwarzania do różnego typu sytuacji. Dwa rodzaje wejść analogowych, symetryczne i niesymetryczne oraz dwa w formacie cyfrowym pozwalają nam podłączyć monitory praktycznie do każdego współczesnego źródła sygnału. Sterowanie głośnością odbywa się dotykowo, co może nie jest przesadnie wygodne, ale i tak lepsze niż szukanie gałki z tyłu obudowy. USB i np. TRS mogą być podłączone cały czas, a te pierwsze odezwie się tylko wtedy, gdy pojawi się na nim strumień audio. Przełączanie między USB a wejściami analogowymi dokonuje się zatem automatycznie, z krótką zwłoką i wyciszeniem. Ale bez żadnych trzasków i innych atrakcji. Tu widzimy grupowe charakterystyki monitorów, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych korekcji. Monitory nie są zbyt głośne, bo przeznaczono je do pracy w polu bezpośrednim, stąd też nieco konturowy charakter brzmienia wynikający bezpośrednio z naszego sposobu słyszenia, i tu kłaniają się krzywe zwane izofonami. Zniekształcenia harmoniczne w normie dla tego typu zestawów głośnikowych. Z wyjątkiem pod postacią wzrostu trzeciej harmonicznej pod koniec zakresu pracy woofera. Zobaczmy pomiary w bliskim polu. Ufer gra bardzo przyzwoicie, jak na 4 calowca, do częstotliwości podziału, która tutaj jest stosunkowo nisko, przy 1,4 kHz. Efektywność głośnika w zakresie basu zaczyna maleć poniżej 80 Hz, ale wtedy zaczyna działać bas-refleks. Bardzo interesująca konstrukcja w kontekście szerokości i oddziaływania, niskiego poziomu zniekształceń i możliwości zejścia aż do 40 Hz. Oczywiście, nie ma nic za darmo. Kosztem tego rozwiązania jest przesunięcie fazowe rzędu 90 stopni między uferem a bas refleksem, które przestaje mieć znaczenie dopiero powyżej 150 Hz. Wady. Bas nie będzie taki precyzyjny jak w znacznie droższych i większych monitorach. Zalety: bas będzie. Czytelny, słyszalny i dający jakieś poczucie kontroli. Dla tak małych monitorów, to rzecz, która ma istotne znaczenie. Na akustyczny masaż wątroby nie ma jednak co liczyć. Bardzo ciekawe, racjonalne i dobrze przemyślane rozwiązanie. W przeciwieństwie do wielu innych mini monitorów, nie angażujące do tego celu żadnej elektroniki. I jeszcze jedno, posłuchajmy bas refleksu. Odtwarzam dźwięki sinusoidalne od C1 do C3 z nagrywającym to wszystko mikrofonem pomiarowym, umiejscowionym u wylotu tunelu. Dodam tylko, że nawet Sporo droższe monitory miewają problemy z tym testem, emitując poszumy i furkotanie, że o znaczącym wzroście zniekształceń nie wspomnę. A tutaj, proszę bardzo, nieznaczne, harmoniczne przy częstotliwości rezonansowej, szeroki zakres oddziaływania i spokojna reprodukcja już od 38 Hz. Wyższy środek i góra są reprodukowane w sposób, który nazwałbym optymalnym. Monitory zapewniają czytelność i równowagę, budując wiarygodną scenę przestrzenną w kontekście jej szerokości. Na dystansie 80 cm nie da się zbudować jej głębi. Do tego służą znacznie większe monitory oddalone od realizatora o co najmniej 2 metry. Istotne jest to, że monitory same z siebie nie szumią ani nie emitują żadnych innych odgłosów. Trochę doskwiera mi ich sposób regulacji głośności, bo jednak wolę gałki, ale za to można je dość szybko wyciszyć, pod warunkiem, że trafimy palcami w odpowiednie miejsca. Mimo w założeniach kompaktowych wymiarów LPUNF wcale nie są takie małe i porównywalne na przykład z moimi w Audio SC205, będąc jednocześnie większymi od Focal CMS40 oraz Genelec 8010A. Jak grają w porównaniu z nimi? Jakieś różnice są, ale nie uznałbym ich za znaczące. W końcu cały czas poruszamy się w podobnych gabarytach i założeniach technicznych. Faktem natomiast jest, że ze wszystkich wymienionych tylko kali audio mają USB i Bluetooth, a w dodatku są najtańsze. Ta amerykańska firma założona przez byłych projektantów JBL zdobyła już wystarczająco duże doświadczenie na rynku i okrzepła na tyle, by jej produkty można było traktować poważnie. Dla wielu osób istotną rzeczą będzie także to, że mieszczą się w legendarnym przedziale do 1500. Dla tych, którzy zaczynają i nawet jeszcze nie mają interfejsu audio, albo go wcale nie potrzebują, to bardzo atrakcyjna propozycja. Mam wystarczająco dużo lat, by pamiętać czasy, gdy uzyskanie takiego brzmienia, takiej wiarygodności sonicznej i precyzji, a w dodatku w takiej cenie, była rzeczą. Która nawet nie plasowała się w sferze marzeń. Więc nie marudźcie i nie wybrzydzajcie. Zaiste powiadam Wam, życie osób chcących zajmować się dźwiękiem i muzyką nigdy nie było piękniejsze. Nic, tylko trzymać się zera decybeli. PL.